Oszustwo na fałszywe linki w internecie. Łukasz Salwarowski, prezes Stowarzyszenia Manko Głosu Seniora. Nie klikaj w linki wysłane ci internetem, czyli poprzez Facebook, SMS-a lub maila. Przestępca, aby wyprowadzić nas z równowagi, bardzo często chce nas podniecić czymś bardzo pozytywnym, okazją, albo wystraszyć. Wtedy boimy się i szybko wykonujemy jego polecenia. W tym celu przestępcy wysyłają nam linki, podszywając się po naszych znajomych lub znane nam wiarygodne instytucje. Znajomi wysyłają nam linki, w związku z tym myślimy, że jest to osoba nam znana, wiarygodna. Łukasz, kliknij w link, widziałem cię na zdjęciach. Okazja w rozmanie. Odetniemy ci prąd czy gaz, kliknij w link i dopłać. Nie dopłaciłeś 18 zł za mandat. Jeżeli natychmiast nie dopłacisz, nie klikając w link, to komornik to coś strasznego. No i klikamy w te linki. Bardzo często wysyłana nam przez znajomych, pod których się ktoś podszywa. Notorycznie dostaje osobiście wiadomości na Facebooku, na Messengerze, na WhatsAppie od znajomych. Łukasz, kliknij w link. Kiedy na to wpadłem, że coś nie tak? Kiedy mój kolega, który jest drwalem, leśnikiem w Bieszczadach, wysłał mi linka: Łukasz, promocja w Rossmanie, kliknij w link. Przez sobie dziwne. To on zmienił płeć, on zmienił preferencje. O co chodzi? Dzwonię, mówię: słuchaj Paweł, co ty robisz? Jaka promocja w Rossmanie? Przecież ty nie korzystasz z Rossmana i takich rzeczy. Łukasz, ja nic ci nie wysyłałem. No wie, jak to? No mam napisane, Paweł... Nie, nic się nie wysyłałem. Jestem w lesie, rąbię drzewo. Ktoś przejął jego konto na Facebooku czasowo i jako Paweł wysłał mi linka. Nie klikajmy w linki, ktokolwiek nam je wyśle. Seniorka z Łodzi. SMS, nie dopłaciła pani za prąd. Natychmiast musi pani dopłacić, klikając w ten link, bo jak nie, odetniemy pani prąd. I co? Wysyła to gazownia. Tauron, Enea, Energa. My myślimy, że jest to... Nie. Podszywają się pod nich. Klikamy w ten link. Po co? Bo chcemy dopłacić. Chcemy mieć to z głowy. Chcemy zobaczyć te zdjęcia. Chcemy dopłacić za prąd, za gaz, za rachunek, za mandat, za podatek. Mała kwota. Bo tu nie chodzi o tą kwotę. Kwota jest mała, żebyśmy powiedzieli, a już dopłać, miejmy to z głowy. Po co potem komornicy, odsetki, po co to? W związku z tym chcemy dopłacić. Klikamy w ten link. Tam jest fałszywa strona płatności. Tą fałszywą stronę płatności wpisujemy nasze prawdziwe dane do logowania. Przestępca je uzyskuje i wykorzystuje, rzeczywiście czyszcząc nam konto, wchodząc na prawdziwą stronę. Albo klikając w link instalujemy złośliwe oprogramowanie śledzące, które albo wirusuje nam komputer, albo wykrada z niego kody zdjęcia czymś, kim może nas czymś potem przestępca szantażować. Nie klikajmy w żadne linki, ktokolwiek nam je wyśle SMS-em, WhatsAppem lub mailem. Zawsze weryfikujmy osobiście telefonem albo kontaktem bezpośrednim. Stop manipulacji, nie da się oszukać.